Witam serdecznie, z nami kapitan Gadget Team Krzysztof Grybel. Witam serdecznie. Witam. No muszę powiedzieć, że dzisiaj stawiliście naprawdę duże tutaj opory przeciwnikowi. Nie było tak łatwo dla nich, a dla was ten mecz chyba potoczył się dobrze. Przegrany, ale ten gadżet pokazuje się z coraz lepszej strony. No muszę powiedzieć, że to jest jeden z lepszych meczów w naszym wykonaniu. Idzie nam widać coraz lepiej i jesteśmy dobrej myśli na następne mecze. No ja muszę dzisiaj powiedzieć to, co za linią tutaj przychodzili chłopcy, mówili, gadżet tak troszkę niemrawo zaczął, ale z meczu na mecz coraz lepiej. Forma wzrasta. No mam nadzieję, że będzie rosła cały czas, nie, że nie będzie malała, więc będzie dobrze. Mam pytanie co do drużyny. Ta drużyna pierwszy raz występuje na takich rozgrywkach, bo ja osobiście nie miałem okazji widywać was wcześniej. Tak, to jest pierwszy nasz występ, także dopiero się rozkręcamy. Czyli drużyna stricte sformowana na tę ligę? Dokładnie tak. Jakie są zatem plany co do drużyny, co do przyszłości? No mamy nadzieję, że na Orliku wystąpimy w przyszłym sezonie, a później zobaczymy. Orlik będzie w Podegrodziu i w Rzeźnie na pewno. Wy jesteście skąd? My jesteśmy z Mstkowa. No to chyba nie ma tak strasznie daleko, problem z dojazdem nie będzie raczej. Nie ma problemu, także raczej na pewno dojedziemy. Super, ostatnie moje pytanie, jak ogólnie podoba się liga? Jest rewelacyjna, wszystko organizacyjnie dopięte na ostatni guzik, także w samych superlatywach można tylko się wyrażać. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że te słowa usłyszę też na koniec całej ligi. Mam nadzieję, że spotkamy się oczywiście w evencie na zakończenie imprezy. No ja też mam taką nadzieję. Super, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć w kolejnych meczach sukcesów i przede wszystkim pierwszych punktów. Nie dziękuję, ale zobaczmy. Dzięki.